Witam serdecznie. Widziałam ostatnio na czacie, chyba angielskim, dyskusję pomiędzy graczami takimi bardziej doświadczonymi na wyższym levelu, którzy mówili, że robią najazdy tylko po to, żeby wypełnić skrzynię bohaterów i to wszystko. Wielu z moich kolegów z sojuszu robi tak samo, ja również na moich kontach raczej robię najazdy po to, aby wypełnić skrzynię i potem już nie najeżdżam, czekam, żeby skrzynia się jakby odnowiła, czyli to zajmuje około 12 godzin. Ten system się może sprawdzać dla graczy, którzy są bardziej, mają większe doświadczenie i dla których najazdy nie są jakąś specjalną nowością albo niewiele wnoszą nowego. Natomiast dla nowych graczy, młodych graczy, tych osób, które zaczynają, najazdy są chyba najlepszym sposobem na uzyskanie doświadczenia i wprawy w walce, w posługiwaniu się swoimi bohaterami, w zapoznawaniu się ze znaczeniem. Z właściwościami specjalnymi kart i tym, jak one ze sobą współgrają, na co zwracać uwagę w drużynach przeciwników. I ta praktyka w najazdach później sprawdza się na wojnie, gdzie tak naprawdę to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby trenować. To jest bardziej miejsce. Wojna jest po to, żeby wykorzystywać te wiadomości czy zdolności, które nabyliśmy trenując w czasie najazdów i je wykorzystujemy w wojnie, dlatego że staramy się w wojnie popełnić jak najmniej pomyłek czy błędów, czy mieć jak najmniej nieudanych ataków, dlatego że każdy nasz ruch, każde nasze działanie ma wpływ na wszystkich członków sojuszy i na efekt całej wojny. Także jeżeli mamy gdzieś praktykować, no to sugeruję w najazdach, dlatego że to kosztuje niewiele. Jedyne, co można stracić, to jest trochę pucharów. Puchary są no, tak naprawdę niezbyt istotne. Ważne są przy otwieraniu skrzyni bohaterów i to wszystko. Także skrzynie, tak jak wspomniałam, skrzynie bohaterów otwierają się co 12 godzin i maksymalna ilość energii najazdów to jest 6. Jedna energia się regeneruje przez godzinę. Także jeżeli mamy czekać 12 godzin na ponowne otwarcie skrzyni bohaterów, to mamy przynajmniej 6 najazdów, które możemy w tym czasie wykonać. Bez opóźnienia jakby wypełnienia tej skrzyni bohaterów. Także naprawdę, jeżeli ktoś ma czas, jeżeli nie ma nic innego do roboty, ma chwilę taką, że może poświęcić na grę, to sugeruję jak najbardziej robienie najazdów. Jak wybierać przeciwników? Więc jeżeli chodzi o przeciwników, jeżeli wypełniam skrzynię, jeżeli mam skrzynię już otwartą i wypełniam skrzynię, wtedy zawsze wybieram przeciwników łatwiejszych. Takich, dla których mam większą szansę na to, żeby wygrać tą poteczkę, ponieważ ja do wypełnienia skrzyni chcę zdobyć jak najwięcej pucharów i chcę wygrać te. To jest 8 walk, które trzeba zrobić. Chcę wygrać te 8 walk po to, żeby tą skrzynię jak najszybciej wypełnić i zapomnieć. Także taki trik, który stosuję szczególnie na dużym koncie, to jest tak, jeżeli otworzy mi się skrzynia bohaterów, robię dwa najazdy. Te dwa najazdy to są jakby 2 godziny są potrzebne na to, żeby uzupełnić te dwie energie, które zużyłam. I potem po 2 godzinach robię te kolejne 6 najazdów, co mi daje w sumie 8 i mam w tym momencie zakończoną skrzynię. Także tak najczęściej najeżdżam. Jeżeli chodzi o to małe konto, ten system się nie sprawdza, dlatego że moje wyniki moich najazdów nie są tak
pewny jak na tym dużym koncie, a ja tutaj przegrywam częściej. Także ten system nie do końca mi się zawsze sprawdza, ale na dużym koncie mi to dobrze działa. Okej, okay. No więc spójrzmy teraz na to, co mam dostępne w mojej wieży strażniczej, jakich mam przeciwników do zrobienia. Okej, okay, no więc tutaj mam gracza, który ma moc drużyny około 3600. Na tanku jest Flint z emblematami. To jest bohater z kontratakiem. W związku z czym jest duża szansa, że on mi odpali. Zanim ja sobie naładuję moich bohaterów, którzy usuwają te wzmocnienia przeciwnika. Także to nie jest przeciwnik, którego ja wybieram, jeżeli wypełniam skrzynię. U tego przeciwnika sobie odpuszczę, niech sobie poczeka. Kolejny, o, nie mogę go zaatakować, bo jest online. Następny, 3300. 3300 to jest taki możliwy do pokonania, szczególnie, że tutaj ma jakby podwójne kolory, czyli wiadomo, że będę tutaj atakować czerwonymi i niebieskimi bohaterami. Tutaj też będzie tak na dwoje babka wróżyła z tym przeciwnikiem. Nie jest ta wygrana taka pewna. To jest ten, którego właśnie, sorry, przed chwilą oglądałam. 3054, więc tutaj chyba ten jest w miarę pewny na wygranie. Jakich bohaterów bym potrzebowała? Co jest moim największym zagrożeniem? Więc tak, chciałabym Throttle usunąć jak najszybciej, czyli potrzebuję trzech czerwonych. I następnie ona ma dwóch czerwonych, to ja wezmę sobie niebieskich tutaj. Okej. Czyli mam takie ustawienie, zobaczymy jak to pójdzie. Co on ma? Czterech bohaterów, czterogwiazdkowych, w tym tylko jeden skończony i jeden zaczęty bohater pięciogwiazdkowy. Ok, no zobaczymy, czy moja teoria się sprawdzi. Niezbyt szczęśliwy początek, oczywiście. Frotel mi prawdopodobnie odpali, z tego co widzę. Nie jest dobrze, że odpalił, dlatego że Throttle dodaje uniki wszystkim swoim sojusznikom. No i właśnie teraz zaczynają mi tańczyć. Alright. Chyba nie mogłam dostać więcej combo. Teraz tak, kto jest moim. Dobra, spróbuję usunąć. Talia powinna mi usunąć te uniki. One mnie denerwują, tak. Może skończę z tym Mo. Mo atakuje wszystkich bohaterów i ponieważ ja tutaj używam trzech gwiazdkowych bohaterów, oni szybciej giną, więc wiadomo, że lepiej jest tych wszystkich bohaterów, którzy atakują, kilku usuwać szybciej. Okej, okay, no więc tutaj jest zwycięstwo, tak jak przewidziałam. Kto byłby następny? O, proszę, jaki interesujący przeciwnik. Tutaj też 2770, raczej pewna wygrana z tymi bohaterami, których mam, z ustawieniem kolorów. Więc jakby. Tak, to nie ma wątpliwości. Cokolwiek jest poniżej 3000, to ja się nie boję. Raczej wygrywam, chyba że zupełnie mi plansza wyschnie.
Okej, no więc spróbujmy teraz zaatakować tych, których normalnie bym nie atakowała do wypełnienia skrzyni, natomiast przeciwnika tego sugeruję, to jest dobry przeciwnik do tego, żeby wypróbować swoje zdolności czy umiejętności i wypróbować swoje karty i sprawdzić, jak one działają. Także wygrana nie jest zbyt pewna. Zależy, jak się klocki ułożą. No ale zobaczymy, czyli potrzebuję tak trzech fioletowych i dwa żółte. Mogę tak, ja tak. Tak, myślę, że to jest chyba dosyć dobry zestaw. Trzy żółte przeciwko środkowemu i trzy fioletowe przeciwko tankowi i dwa żółte przeciwko flankowi, przeciwko edge'owi. I w tym jest Rex. U mnie, który jest nieskończony, jest w tej chwili na poziomie trzech gwiazdek, ale Rex usuwa wzmocnienia wrogów, czyli on usuwa ten kontratak. Więc jeżeli przeżyje, dlatego że on tutaj jest najsłabszym chyba, nie, jest mocniejszy niż Sparrow, niż moja trzygwiazdkowa Sparrow. Więc jeżeli przeżyje ten Rex, no to wtedy ma szansę, że mi pomoże w tej walce. Okej, okay, zobaczymy. Flint, on się nie sprawdziła, jak on się szybko ładuje. Flint się ładuje, chyba ma średnią szybkość do ładowania, więc o tyle jest lepsze od rany, dlatego rana ładuje się wolno. Nie mam za bardzo ruchów, zdecydowanie nie mam kolorów takich, jakich bym chciała. Próbuję sobie naładować moich żółtych bohaterów, dlatego że muszę odpalić Rexa. Teraz tak, widzę, że stracę Sparrow, dlatego że teraz, kiedy ruszę, kiedy zrobię ruch, to lotem mi się naładuje. Nie, okej. Okay. Czyli Flint włączył kontratak, straciłam Sparrow, tak jak przewidywałam, ale jest naładowany mój Rex i Rex może usunąć. O, uderzę w. Okej. Okay. I Rex może usunąć kontratak. O, jest, jest, jest. Teraz tak, kogo bym chciała zmniejszyć? Tych trzech. Aiko reguluje naładowanie. Teraz tak, straciłam Rexa. Czyli już kontratak. Nie będę miała się czym obronić przed tym kontratakiem. My God. Teraz tak, coś mi się naładuje, nie mam czym usunąć. Nic mi się klocki nie ułożyły, żeby mi pomóc, niestety. No i teraz Flint rusza. Rana jest tak wolna, jest naprawdę tak wolna, jeżeli nie ma klocków, ona nawet nie zdążyła mi odpalić raz. Cokolwiek teraz nie zrobię, to i tak jest przegrana. Więc w tej chwili, jeżeli to jest coś, co wybraliśmy na wypełnianie skrzyni, więc w tym momencie trzeba się skupić na tym, żeby przynajmniej jednego bohatera zabić i jeżeli się uda, nie uda się. Okej, trudno.
A udało się jednego zabić, przynajmniej jeden się liczy do skrzyni. Także tak wyszła ta walka. Klocki się nie chciały ułożyć na początku, praktycznie nic się nie naładowało. Ruszę jeszcze raz, bo tak. Muszą się kiedyś naładować, dobrze. Rex się naładował. Znowu tak samo jak poprzednio. I znowu susza oczywiście. Proszę zobaczyć, identycznie się ładują te klocki. O, przynajmniej flinta nie ma. Dobra. Nie wiem, czy ta rana w ogóle kiedykolwiek się naładuje w życiu tutaj swoim, bo po prostu Sparrow ginie tak. Sparrow ginie od jednego splunięcia, niestety. Ten lot bardzo dużo tutaj zajmuje czasu, żeby zabić tą lotą. Chyba ma jakieś emblematy, bo to aż bardzo takie nietypowe. Dobra. Czyli teraz tak, nie mam w ogóle fioletowych. Potrzebuję rany, żeby mi podeszła do góry trochę. Okej. 6,91. Ile ta uderza? 425% obrażeń. No może mi je wykończyć jednym strzałem. Nic mi to nie pomaga po prostu. Nic nie ma fioletowych klocków. Teraz się coś pokazało. Dobrze. Żyjemy. Dom. czyli wszyscy zginęli, ale oczywiście jest to przegrana. Dlatego, że jak to kiedyś mój znajomy powiedział, ktoś musi przeżyć po to, żeby zabrać łupy do domu, ponieważ mój zginął, moja rana zginęła pierwsza, zanim zginęła. Och, jak ona ma na imię? Zanim zginął ten niebieski bohater, Kyla, to dlatego zaliczyło mi się to jako przegrana.
Okej, także tak widać, jeżeli się jest, gra się przeciwko dużo mocniejszemu przeciwnikowi, trzeba przemyśleć każdy ruch. Wciąż można przegrać, ale to naprawdę uczą. Takie walki uczą najwięcej, pokazują możliwości naszych bohaterów. Ta przegrana się tak naprawdę nie liczy, ona nie ma znaczenia, że my ją przegramy. Bardziej jest to, jak przemyślimy nasze ruchy, co będziemy robić, jak będziemy się przesuwać, których bohaterów będziemy atakować i tak dalej. I oczywiście poznajemy również swoje karty. Także tak jak wspomniałam na początku, jeżeli wypełniamy skrzynię, wybieramy najłatwiejszych przeciwników, jeżeli się uczymy, wybieramy najtrudniejszych przeciwników i nie przejmujemy się przegraną, dlatego że naszym celem jest trening, a nie puchary. Okej, no więc życzę Wam dobrych walk sparingowych. Niekoniecznie życzę Wam wygranych, bo uczymy się więcej z tych przegranych walk niż z tych wygranych. Także oby się Wam dobrze uczyło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!